Dzień dobry. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, na którym będziemy mówić o tajnikach haftu złotego. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, Ania, pomału. Właśnie ten wietrzny dzisiaj wieczór, ale mam nadzieję, że wszystko ładnie przebiegnie i opowiem troszkę o hafcie złotym, o ściegach kładzionych. Dla tych, którzy mnie nie znają, przedstawię się. Nazywam się Krystyna Duchniak, jestem twórczynią szkoły haftu. Od ponad 30 lat zajmuję się zawodowo haftem ręcznym, a od dwóch prowadzimy razem z Mateuszem, moim synem, i zespołem szkoły haftu, szkołę z dużym powodzeniem. I przed nami jest kolejny taki flagowy nasz produkt, czyli kurs haftu złotego. I dzisiaj przedstawię troszeczkę takich może detali i skupię się na zapoznaniu Was z specyfiką tego haftu, czyli ściegów kładzionych. Ale zanim zaczniemy, to mam przyjemność otworzyć sezon na haftowanie, czyli z okazji nadejścia naszej polskiej złotej jesieni otwieramy sezon na haftowanie, czyli na zajęcie najbardziej relaksujące, które się z przyjemnością wykonuje właśnie w jesienne i zimowe wieczory. Więc z tej okazji otwieramy szeroko drzwi szkoły haftu i przez prawie tydzień do środy każdy, kto ma ochotę albo dla siebie, albo dla kogoś zrobić prezent, to może skorzystać i zapisać się do szkoły haftu. Może wybrać każdy dowolny kurs. Wszystkie zapisy są otwarte. Także myślę, że to jest taka odpowiednia chwila, bo jesień nasza jest przepiękna, ale tak najlepiej ją oglądać z okna, a w ręku trzymając tamborek, czy haftując sobie z ręki, jak to zawsze polecam. Więc to nasze otwarcie sezonu nastąpiło, więc wracamy do głównego tematu, jakim jest haft złoty. Jak się domyślacie, haft złoty, te techniki haftów kładzionych są bardzo stare. Zachęcam do szukania w internecie i zapraszam na naszego bloga, gdzie troszkę już jest tam materiałów źródłowych. A co będzie na spotkaniu? Właśnie przeszłość i teraźniejszość, haft złoty w mojej pracowni. Troszeczkę przy tej okazji tego omawiania haftu złotego, troszeczkę kilka zdjęć, ujęć z tego, jak pracuję. I odpowiem na pytanie, czy ktoś, kto chce się zająć tym haftem złotym, musi znać podstawy i później materiały, ściegi w hafcie złotym, program nauki haftu złotego. Tak będzie wyglądało nasze spotkanie. Postaram się, żeby to było sprawne, szybkie i jak najbardziej takie zaspokajające Waszą taką pierwszą ciekawość, jeśli chodzi o haft złoty. Witam serdecznie moje kochane uczennice i uczniów.
bo widzę na czacie, mam podgląd. Małgosia, Ania, Magdalena, Grażynka. No i jest was bardzo dużo. Kasia, bardzo się cieszę. Teresa, dobry wieczór, dobry wieczór. Hania, myślę, że jesteśmy, tak patrząc po czacie, to jesteśmy w takim podobnym gronie jak na naszych spotkaniach klasowych, szkolnych, więc bardzo mi miło. Beatka, Iwonka, witajcie. Haft w przeszłości. Takie jakby symboliczne zdjęcia obrazujące przeszłość tutaj wybraliśmy z Mateuszem. Taka mocno symboliczna przeszłość i jakby coś, co wiąże przeszłość i teraźniejszość, czyli szata królowej angielskiej, wyhaftowana bardzo bogato haftem właśnie złotym i zdjęcie, na którym widać, jak osoby pracują. Czyli to są takie właśnie duże krosna przy dużych projektach i tak to kiedyś wyglądał i tak teraz wygląda. Tak naprawdę techniki się nie zmieniły i to jest piękne, że można kontynuować ten sposób haftowania. Troszkę materiałów mamy mniej, bardziej ubogo jest. Może dlatego, że to te szlachetne materiały są bardzo drogie, ale mamy możliwość w muzeach w Europie, w Polsce oglądać przepiękne haftowane stroje i takie ubiory, można powiedzieć, cywilne i szaty liturgiczne, więc zachęcam do oglądania na żywo i przyglądania się na żywo i zaglądania do internetu, do źródeł. Tutaj taki właśnie bardzo spektakularny przykład pokazuję wam, fragment preteksty krzyżowej ze zbiorów skarbca Jasnogórskiego i to jest właśnie XVI wiek i wyobraźcie sobie, jakie to musiało być piękne, jak było dopiero co zrobione. Te główki postaci, to jest haft reliefowy i to jest naprawdę bardzo wypukły sposób haftowania. Te główki postaci mają od takiej wielkości kciuka do końcóweczki takiej małego palca. Te główki postaci i to było niektóre sposoby wykonania detali nie są znane do tej pory. Po prostu jakby ta technologia powstawania została, znajomość tych technik gdzieś się zgubiła po drodze, chyba z powodu na tych takich zawieruch dziejowych jakoś nie dotrwała ta wiedza do dnia dzisiejszego. Ale możemy cieszyć oczy właśnie tym, co zostało i naprawdę oczami wyobraźni można sobie zobaczyć, jakie to musiało być przepiękne i jakiego kunsztu od twórców tych haftów wymagało. Natomiast teraz tak naprawdę dużo czerpiemy. I czerpiemy, tak można powiedzieć, na naszą miarę, troszkę mniejszą, bo wykorzystujemy te ściegi i te materiały w mniejszych formach. I pięknie się to rozwija. Cieszę się bardzo, że to jest takim właśnie, można powiedzieć, marzeniem i pragnieniem, żeby móc wykonywać właśnie takie drobiażdżki, jak widzicie na ekranie. I to jest bardzo osiągalne i naprawdę właśnie jestem po to, żeby wam to wszystko pokazać,
oswoić z tym materiałem, z którym rzeczywiście trzeba się oswoić, ale już po oswojeniu to tak naprawdę można rzeczywiście przepiękne rzeczy robić. I to, co widzicie na ekranie, jest bardzo osiągalne. Po programie Hawcu Złotego każdy z Was będzie potrafił właśnie takie rzeczy wykonać. I nie przesadzam. To, co widzicie teraz na ekranie, to jest takie, można powiedzieć, przedszkole, czy klasa 1-3. I to od takich właśnie ścieków będziemy zaczynać. Ale jak widzicie, można iść w taką bardzo twórczą nowoczesność i na poziomie takim podstawowym, czyli tworząc szlachetny rodzaj ściegów, ale właśnie bardzo na początek osiągalnym, takim do zastosowania, po kilku wskazówkach już można wykonywać takie rzeczy. Więc tak to wygląda teraźniejszość, że ja jako osoba zajmująca się zawodowo haftem mam do czynienia z większymi formami i bardziej skomplikowanymi, ale na poziomie osoby, która chce się nauczyć i opanować te ściegi haftu złotego, to jak najbardziej ten proces jest taki łagodny i też stopniując skalę trudności, każdy będzie mógł dojść do takiej precyzji właśnie. I haft złoty w mojej pracowni, tak, to jest ostatnia moja praca, jako taki obowiązek zawodowy, bardzo można powiedzieć, że wymagający ode mnie najwyższych lotów, jeśli chodzi o fachowość i użycie materiałów szlachetnych. Wszystko jest wykonane ręcznie. Widzicie, jaką mam radość, że już koniec, że już jest gotowy. I tutaj w trakcie pracy możecie zobaczyć, że wykonując elementy haftu złotego, często od osoby, która zajmuje się haftem ogólnie, jest wymagana znajomość i taka perfekcja nie tylko w wykonywaniu tego określonego haftu, ale różnych tak samo barwnych i trzeba być wszechstronnym. Więc tutaj jak najbardziej idziemy w tą wszechstronność, idąc w kierunku tych ściegów kładzionych właśnie. Co tam jeszcze mamy? Tu macie z jednej strony, można powiedzieć, taką symulację tego, co ja widzę przez tą lampę lupę. No i jak to wygląda w rzeczywistości z tą lampą lupą. To jest moja pomocnica i rzecz, która naprawdę, można powiedzieć, że od pewnego czasu jest niezbędna. Tak żartobliwie mówię, że to się dorasta do tego, żeby z takiej lampy lupy korzystać, ale ja zachęcam do korzystania także młodziutkie osoby, które no nie mają kłopotów ze wzrokiem, ale to korzystanie z lampy lupy powoduje, że ten obszar haftu jest taki dosyć duży i nas tak ośmiela, więc a później mamy ten efekt wow, jak zobaczymy bez lupy. Także tak wygląda moja praca. To jest zdjęcie sprzed paru lat. Akurat chciałam pokazać, że jakby temat bajorku tutaj właśnie dominował. Bajorek w tej pracy. Właśnie, Dorotka Sikora pisze, że lampę już mam. Bardzo się cieszę. Właśnie. Tak. I
To jest taka krótka migawka z mojej pracowni i wracamy do naszego głównego tematu, jakim jest właśnie haft złoty. Czy muszę znać podstawy haftu, żeby opanować haft złoty? I tak sobie myślę, że przydałoby się tak po prostu. Myślę, że osoba, która cokolwiek potrafi, czyli wie, jak zacząć, wie, jak zakończyć nitkę, wie, jak przenosić wzór na tkaninę, myślę, że może przystąpić do takiego kursu. Może, powiedzmy, w trakcie się okazać, że trzeba jakąś tam lekcję dodatkową dostarczyć, ale jak najbardziej takie podstawy podstaw, o, są wymagane. Co mamy następne? Materiały i ściegi w hafcie złotym. Właśnie, teraz pokażę właśnie te charakterystyczne materiały, czyli bajorek i złotą nić. Tutaj może od razu będę mówić, że na przykład jak on się, Boże, zapomniałam. Aksamit. Aksamit będzie w magicznym pudełku. Już, o, tutaj tak będzie. Chociaż może na ręce pokażę bajorek. O, użyty bajorek tutaj, w tym fragmencie. I to jest taki. Aha. Nie bardzo Gdzie widać. pokazujesz? Tu pokazuję. A, to ja muszę jeszcze przekierować. Ale bajorek to jest taka sprężynka dla osób, które nigdy nie widziały. Czy w ogóle jest osoba, która nie widziała nigdy bajorku? Może się odezwać? Czy jest wśród nas? Bo może ja niepotrzebnie pokazuję. I to jest taka rureczka. Tak, odzywają się. Tak? Tak. Marta, Marta. tymoszko.pl, O, proszę Anna. bardzo. No to super, to się cieszę. I to jest taka rureczka, która ma troszeczkę. Proszę zobaczyć, że jest lekko, jeszcze się ściąga. I rozciąga. O. I rozciąga się. I to jest taki drucik metalowy. Ten jest akurat lakierowany na kolor. I to właśnie można powiedzieć, że no nie do końca zmarnowałam, ale nie do końca zniszczyłam, ale tak naprawdę, żeby odwrócić proces, to można siłą cierpliwości, żeby z powrotem ten gdzie mam tą igłę? O, ale można powiedzieć, że już jest utracony ten właściwy skręt. Można go użyć, ale już nie będzie taki śliczny. Czyli, tak jak mówiłam, że te materiały są specyficzne. Czyli trzeba wiedzieć, że nie można rozciągać bezkarnie, tak jak zwykłej sprężynki. No i po bajorku, właśnie, i po bajorku. Tak, Agata, już, chociaż powiem tak, że jak się człowiek uprze, to może z powrotem zrobić z tego sprężynkę, ale naprawdę ona będzie już
bardzo koślawa i bardzo nieładna. I tutaj następny taki bardzo ważny element to jest tak zwany twardy bajorek. O, tu jest taki większy, to Wam pokażę większy. To jest taki drucik. On, jak oglądacie na Pinterestie czy gdzieś pracę, to właśnie on odgrywa bardzo taką ważną rolę, ponieważ on trzyma w ryzach na nim opiera się, na nim opiera się bajorek. Tak jak, o, tutaj nie widać, nie wyostrzymy może. O, proszę, widać pięknie. To jest taki ciemny, troszeczkę inny. O, to jest ten. Ten bajorek też będzie w magicznym pudełku. To od razu. A z tym bajorkiem, o, to proszę bardzo, trzeba takich narzędzi użyć, żeby elegancko, po leciuteńko, z wyczuciem, ponieważ tu to już jest kompletnie nieodwracalne. Jeżeli musimy wiedzieć, jak chcemy go rozszerzyć, no, łapiemy tą ostrość, łapiemy, o, dobrze. I on jest taki bardzo zwarty, ale nie wygląda zbyt ładnie. On taką docelową gęstość to ma taką, o, jak widzicie. I jego się kładzie na pole, na brzeg naszego, na kontur, i później w środek on bardzo, bardzo rolę taką odgrywa właśnie do wzmocnienia pola. O, tak jak tutaj. I sam może służyć jako, powiedzmy, łodyżka do kwiatu jakiegoś, więc on ma bardzo, bardzo szerokie zastosowanie i jest bardzo ważny jako element haftu złotego. To jest, on ma taką nazwę potoczną, jak na przykład szukacie w sklepie, to jest twardy bajorek, a z francuska jaseron. Nie wiem jeszcze, czy ma jakąś inną nazwę. Nie, jeszcze po angielsku to wpiszę. Słucham? Ma angielską nazwę, to wpiszę. Aha, tak. Więc tu mamy już to załatwione, że ten drucik jest takim specyficznym materiałem, występującym właśnie jako taka, jako baza obok złotych nici. Złote nici wykorzystane tutaj to są generalnie te, tak sobie w myślach przetwarzam, co jest najważniejsze, żeby powiedzieć. Chodzi o to, że te takie tradycyjne, dedykowane nici do haftu złotego mają oplot, rdzeń i oplot. I tutaj, o, i ta nitka właśnie ma rdzeń. O. Widać to? Widać troszkę. Także to jest rdzeń bawełniany. Są rdzenie jedwabne też. Natomiast współczesne nici, one są inaczej, inny mają rodzaj splotu. Są to przystosowane do haftów także maszynowych i komputerowych.
I one mają troszeczkę inny ten splot. Te nici bardzo ładnie się prezentują. One są, zaraz pokażę, gdzie one są. Nie mamy oddal tą, Mateuszku, tą kamerę, bo tu są te nici. O. Tak mało widać. O. Więc to są takie kilka rodzajów nici. Jest też tak zwany szych. Możecie się spotkać, że tam coś tam jest haftowane złotym szychem. To ja wam powiem, jak to, o co chodzi z tym szychem. Że szych to jest nić skręcona z kilku, najmniej dwóch, trzech albo czterech nici złotych. I to jest tak zwany przedstawiciel współczesny, to jest szych. To są nici DNC Diamant i też będą w magicznym pudełku. Co jeszcze takiego charakterystycznego? Myślę, że tak. Jeszcze można wspomnieć o tym, że do haftu złotego przydaje się wosk pszczeli. W takiej postaci może być, albo w takiej. To jest wszystko jedno. Działanie ma to samo. Czyli działa w ten sposób, że nitka, którą przeciągniemy przez przez ten wosk, ona nabiera mniej się mechaci, pojedynczo można albo podwójnie, mniej się mechaci i nie ma takich tendencji do skręcania się, do takiego plątania się. I jeszcze pokażę wam rzeczy, które będą są przydatne w hafcie złotym, czyli tak, pęsetka, taka albo taka ostra i takie pomocniki. Pewnie ktoś z was może kojarzyć, że to są takie zaadaptowane narządka od robienia manikuru, bo tam się to się do tego wykorzystuje pierwotnie, ale tutaj przy naszych tych działaniach bardzo się sprawdzają, są pomocne. Nożyczki ostre. Rozumiem słowo ostre przez to, że po prostu przecinając bajorek, nie gniotą go, tylko normalnie ładnie przecinają. Tutaj jako ciekawostkę jeszcze mogę wam pokazać, że właśnie w tym sklepie, gdzie kupowałam te rzeczy, to właśnie taki gruby bajorek jest. On ma ze 3 mm średnicy. Śmieszny taki. I też nie można go bezkarnie rozciągać. Ale troszeczkę można, tak z ciekawości. O. Ale on ładnie wraca. Poza jakąś granicą rozciągnięcia już by nie wrócił. I tak. Teraz szybciutko wam pokażę, od czego zaczniemy w lekcjach, bo już o materiałach, a jak się pierze rzeczy obszyte takim bajorkiem, to jest tak, że to wszystko to zależy, bo rzeczywiście z bajorkiem, miałam wam pokazać takie drastyczne sceny, bardziej jeszcze drastyczną scenę z bajorkiem w roli głównej, to znaczy zgniecenie bajorku. Ale jakoś tak nie przygotowałam sobie stanowiska. Miałam kamyczek taką płytkę z kamyczka
przynieść i go zgnieść, ale bajorek jest takim materiałem wrażliwym dosyć na wszelkie takie ingerencje z zewnątrz i jakby sposób użycia bajorku trzeba już uwzględnić przeznaczenie. Można prać, ale oczywiście prać poprzez zamoczenie i delikatnie, tak jak z rzeczą taką, która no nie może być tak jak mnóstwo rzeczy z odzieży, że nie można wykręcać, nie można prasować. Dużo takich jakby jest warunków do spełnienia, żeby go nie zniszczyć, ale da się oczywiście. Skórki w hafcie też są, więc wszystko się zgadza, tak. A skórki, tak, będą w magicznym pudełku, będzie skórka. I tu też mamy na tym poletku ćwiczebnym skórkę. Bardzo fajna rzecz, można ekoskórkę zastosować. Postaram się. No i skończyło się bajorkowanie. A co Kasia się skończyło bajorkowanie? A, bo dziecko wróciło. No, Kasia, odsłuchasz sobie to nagranie i będzie wszystko dobrze. Ania właśnie mówi, to tak jak kota, można prać, tylko nie wyżywać. O, dokładnie. Tak. Więc tak, w kursie, w lekcjach powiem wszystko o tym, jak postępować z bajorkiem, bo wszystkie te rzeczy, czyli bajorek twardy, nici złote, one budzą respekt i często jak się go tam używa bez tych znajomości, specyfiki, to potrafią dać w kość. I, no i słusznie, bo to jest tak, można powiedzieć, że jak z nożem w ręku dziecka, że jeżeli dajemy nóż do ręki dziecku, to od razu tłumaczymy, do czego on jest, a dlaczego tak trzeba postępować, a nie inaczej. I wtedy mamy taką gwarancję, że ten nóż zostanie już, będzie używany zgodnie z tymi zaleceniami, więc tutaj tak samo. Ja w lekcjach wszystkie takie specyficzne cechy pokażę i uczulę na, zresztą to będzie wychodziło w ćwiczeniach. I tak jak w podstawach, będzie to ten program ułożony w takim systemie schodkowania, czyli z jedną umiejętnością, którą nabędziecie w lekcji, idziecie do następnej lekcji i znowu dalej, i znowu dalej, i te umiejętności Wam się będą kumulować. Więc jestem spokojna, że zaczynając od ścieków kładzionych bez podkładu, czyli to będą tego typu ściegi, jak tutaj na tym obrazku. Czyli ten, ściegi kładzione bajorkiem, też bez podkładu i zabawa z cekinami i z koralikami. Będzie osobna lekcja. Jak dojdziemy do przedstawienia całego programu, to tam już można powiedzieć, że będzie powtórzone. Ale teraz takie ciekawostki. Na przykład pokażę Wam, że właśnie nie należy się obawiać posługiwania się bajorkiem, bo to jest ten sam bajorek, co tutaj, prawda? I tutaj to jest, można powiedzieć, że to jest już, wymaga takiej precyzji, umiejętności
obchodzenia się z bajorkiem, żeby go ładnie położyć, ładnie przyciąć. Natomiast tutaj to jest tak zwana siekanka i dlatego pokazuję to, że nawet jak jesteśmy na etapie takiej, można powiedzieć, jeszcze bojaźni przed tym, że nam taki ściek nie wyjdzie, taki rodzaj haftu, to śmiało już możemy trenować, budując te dekoracyjne położenia bajorku w ten sposób. I nawet jak nam się zdarzy w ćwiczeniu troszkę nam tego bajorku zmęczyć, bo jak zobaczycie w lekcjach, że po prostu tak jak ze wszystkim trzeba dojść do wprawy i ten bajorek padnie ofiarą takich waszych ćwiczeń, to on się nie marnuje, bo on jest doskonałym materiałem do tego typu dekoracji, do tego typu wzorów. I tak jak tutaj, też jest wykorzystana tak zwana siekanka. Bardzo ładnie to wygląda i naprawdę można poszaleć takim troszkę wymęczonym bajorkiem, przywrócić go. Więc przy hafcie złotym coś, co przy jednym projekcie nam zostaje, jakiś fragmencik nici, nic nie wyrzucamy. Tu jesteśmy takimi sroczkami, zbieramy wszystko, ponieważ przy innym projekcie będzie jak znalazł nawet 2 cm złotej nitki. W magicznym pudełku będzie też o, i tutaj jest skórka, tu widzimy kawałek skórki. Bardzo ładne, nowoczesne wzory można wykorzystywać z wykonaniem. To jest taka klasyczna postać złotej skórki, ale i widzicie, zobaczcie, że tutaj jako taki ozdobnik jest wykorzystany ten bajorek sztywny. A tutaj jest szych, ten złoty, który Wam pokazywałam, a na obrzeżach wykończyłam jaśniejszą nicią tą szpuleczką. O, tą. I nasze możliwości teraz zakupowe właśnie takie są i korzystamy. I tak naprawdę powiem Wam, że opanowanie umiejętności takiej używania ściegów kładzionych, to wcale nie zmusza nas do używania złotych nici. Tak naprawdę w lekcjach do treningu i do takiego rozruszania rąk będziemy używać mulinki, kordonku, różnych innych nici do budowania ściegów kładzionych. Jako trening. Dla osób, które są tak spoza szkoły, to właśnie taka bardzo ważna informacja, że warunkiem do tego, żeby wykonać w ogóle ściegi kładzione, to jest haft oburącz. Czyli jedna ręka pod spodem ramki albo tamborka, a druga na wierzchu. Osobom, które nie haftowały nigdy oburącz, na początek, zaraz po jeszcze przed dodaniem właściwych lekcji, będą na platformie dostępne lekcje właśnie jak haftować oburącz, żeby wytrenować ręce i żeby już być gotowym na ćwiczenia. To jest warunek konieczny. Na początek wystarczy taka umiejętność operowania oburącz, jak przy haftach barwnych, a dopiero w połowie kursu będzie lekcja dedykowana takiemu operowaniu palcami rąk, dłoni, które są takie specyficzne dla haftu złotego, tych ściegów kładzionych. I
Pierwszym, już tutaj możesz, Mateusz, zmienić tą planszę na program, może, bo to tak się wszystko wiąże ze sobą. Mówiąc o materiałach, jednocześnie nawiązuje do tego, że ten program będzie taki bardzo ciekawy, dlatego że te ścieki kładzione bez podkładu, one są takim efektem szybkim do nauczenia. Będzie szybko efekt i będziemy używać złotych nici bez obaw, nie będziemy marnować. Natomiast później będą ściegi, co tutaj mamy, patrzę, Mateusz mi podsuwa tą tablicę, program nauki haftu złotego, fundamenty haftu dystynkcji, właśnie. I mam pytanie, tak? Za chwilkę pytanie, jeszcze najpierw powiemy, co jest czym. Aha. No dobrze, powiemy, co jest czym. Program haftu. Tak, Mateusz mnie tu trzyma w ryzach, żebym według prezentacji ustalonej wcześniej, żebyśmy się trzymali. Chcesz poznać ściegi kładzione złotymi nićmi bajorkiem? Interesuje twórcza odsłona haftu złotego i to są fundamenty haftu złotego. To jest program nauki haftu złotego. Natomiast jeszcze mam obiecany, ponieważ od początku, jak szkoła haftu pojawiła się w sferze internetu, to miałam zapytania, czy przewiduje naukę dystynkcji. Były osoby zainteresowane. Obiecałam, że jak będę już opracowywać haft złoty, to te dystynkcje też wjadą i będzie to wąska ścieżka, bardzo taka dedykowana osobom, które są zainteresowane tylko i wyłącznie po prostu mistrzowskim wykonywaniem dystynkcji do służb mundurowych. Tak, ale u mnie są. Aha, to tam są. Ja czasem teraz mam możliwość zaglądania na czat, ale widzę, że tam sobie macie swoje tematy, więc tam nie przeszkadza. Bardzo się cieszę, są dystynkcje wojskowe. Tak, są i bardzo dużo myślałam nad tym, czy da się tak połączyć, ale stwierdziłam, że jakby tematycznie stwierdziłam, że naprawdę nawet rodzaj moich uwag, mojego przekazu jest tak specyficzny przy dystynkcjach, że takie, że tak powiem, musztrowanie osób, które nie zamierzają tych dystynkcji wykonywać, byłoby takie niepotrzebne. Więc tutaj kurs haftu dystynkcji jest Kasia Jedynka. Właśnie, kto, proszę ten, tak żebym miała rozeznanie. Czyli tak, są osoby i zainteresowane tym haftem i tym. Cieszę się bardzo. Pewnie będzie to tak, że też kusi, tak, bo to takie właśnie ćwiczenie precyzji. No, także tak, Kasiu, dziękujemy. Kasiu, już mamy wpłaty i dowód zaufania, że zostały już wykupione, zapisy dokonane przed naszym spotkaniem. Także dziękujemy bardzo. I teraz mamy przewagę jedynek, ale dwójki tak, też są. Też są, tak. To całkiem niemało. Bardzo się cieszę, że są, bo ja się tak zdeklarowałam i rzeczywiście warto tak pokazać, jak to się powinno robić i żeby to ładnie wyglądało, tak godnie. Super. Dobrze, to możemy. To teraz mamy kilka informacji dla osób, które tak? jeszcze nie wiedzą, na jakiej zasadzie działa szkoła haftu. Aha.
Czyli takie szybkie, choć tutaj chyba raczej jesteśmy W w gronie, gronie tak. osób, które już orientują się albo są uczennicami, uczniami. Ale szybciutko, tak, to już powiem, bo nie wiem, czy Mateusza słychać Pewnie dobrze. nie. Pewnie nie, więc ja go słyszę. Więc jak nasza szkoła Haftu działa? Więc po dołączeniu do kursu otrzymujesz dostęp do zamkniętej platformy z loginem i hasłem i możesz przerabiać lekcje wtedy, kiedy tobie jest wygodnie. Dostęp do lekcji jest bezterminowy. Ja w świecie tutaj tych online różnych kursów widzę, że coraz częściej są takie terminowe, ale ja jeszcze póki co tak bezterminowo się deklaruję uczyć. Lekcje wideo możesz odtwarzać w dowolnej porze, to już mówiłam, i w komplecie z lekcjami wideo otrzymujesz pełny zestaw akcesoriów odpowiedni dla Twojego kursu. Oczywiście taki niezbędnik, i tutaj, o, tutaj ten taki tkaninki i taki niezbędnik, ponieważ tak, te nożyczki są sprawdzone przeze mnie i bardzo dobrze działają. Ten przekuwacz też przydaje się wbrew pozorom nie tylko do haftów ażurowych i angielskich, ale do haftu złotego też. Dalej, ta niby igła, o, ona była wyjęta, a teraz jest włożona. Już, o, wyjmę sobie ją, bo ta igła, ona tutaj, to znaczy to tak wygląda, to jest taka fajny gadżecik, fajna igła, bo ma dziurkę, ale doskonale będzie służyło też jako ten taki pomocnik oprócz, bo w lekcjach zobaczycie, że naprawdę często korzystać będziemy z takich właśnie pomocników. Oczywiście w tym pierwszym to nie, ale też przy tworzeniu tych ścieków już czasem trzeba będzie ładnie tam skorygować i coś zrobić. Nawet naparstek jest tutaj, on całkiem dobrze siedzi. Całkiem dobrze siedzi, bo jak wiecie, naparstek jak buty trzeba mieć dopasowany, ani nie może być za duży, ani za ciasny. Więc różnorodność naparstków jest bardzo duża, znaczy z pozoru tak naprawdę, ale można dostać. I trzeba sobie dobrać dwa naparstki na palec serdeczny lewej ręki albo prawej, jak są leworęczni, i na palec, no może być ten, na wskazujący, nie wskazujący, ten środkowy prawej ręki. I to jest nasz cały wyposażenie i rameczka. I rameczka widzicie, też w lekcjach będę pokazywać, jak ładnie sobie tutaj naprężyć, i wtedy elegancko nam się zachowuje tkaninka. Tkaninkę do magicznego pudełka będzie. Tkaninki będą takie. Szybciutko pokażę. O, skóreczka będzie w magicznym pudełku. Suróweczka, którą trzeba zdekatyzować, bo do haftu złotego używamy najczęściej wyjątkowych, znaczy można powiedzieć, że zawsze używamy dwóch tkaninek, czyli tej takiej bazowej, podtrzymującej i wierzchniej. I one dopiero razem stanowią taką mocną bazę do wykonywania złotych haftów. Oczywiście ja tu generalizuję, bo na przykład ściegi kładzione bez podkładu
Można wykonywać, tylko też trzeba wiedzieć, trzeba mieć na uwadze jakość tej tkaniny, którą chce się wykorzystać jako samą do ścieków kładzionych bez podkładu. Bo on jest delikatniejszy, nie wymaga takiej siły operowania tymi nitkami, więc można, ale do innych to już dwie. Można później, jak powiedzmy chcemy, nie wiem, jakiś na ubraniu zrobić mały element albo duży. I chcemy, żeby nie była sztywna ta tkanina, tylko gdzieś tam później bardziej spolegliwa, to wtedy wycinamy, ale ta baza powinna być. Tak, tutaj jest drugi i taki będzie taka tkaninka. Ta jest taka przyjazna do pierwszych kroków, bo to jest wełenka pół na pół, wełenka i troszkę sztucznego, ale jest bardzo taka przyjazna, miła w dotyku i fajna w robocie, w takim właśnie traktowaniu. Czasem jak trzeba wrócić czy coś tam podpruć, to ładnie znosi. Natomiast ten będzie mógł być użyty do ćwiczeń albo do takiego końcowego projektu na zakończenie nauki. I też on troszeczkę ma znowu inne właściwości. Stop jest bardziej wymagający, ale pod koniec akurat przechodzenia lekcji to będzie w sam raz. Tutaj mamy pytanie, czy taki tamborek do haftowania oboręcz będzie w zestawie, czy trzeba zakupić? No więc tamborek do haftowania. Ja będę zachęcała to znaczy pierwsze ćwiczenia i tak naprawdę myślę, że to może być opcja, bo raczej te osoby, znaczy w sumie to myślałam o tym, że już taka osoba, która będzie się uczyć tych ścieków kładzionych, to już ten tamborek ma u siebie. Ale jeżeli nie, bo to by się dublowało, bo po prostu gdyby to był standard, to osoba by dostała ode mnie już kolejny tamborek i kolejny tamborek. Ale pierwsze takie, o tak jak tutaj, jest takie techniki łączone, czyli haft barwny z elementami haftu złotego. Można wykonać na takim małym naszym szkolnym ćwiczebnym tamborku i jak ktoś będzie chciał, to może zadeklarować chęć otrzymania takiego tamborka, ponieważ on jest taki właśnie szkoleniowy, czyli dobrze trzyma tkaninę, lepiej niż jakiś przygodnie spotkany. Chyba że jakieś bukowe, takie sprawdzone, drewniane tamborki, no to. Ale ja mogę wyposażyć w ten właśnie, w ten. Natomiast z kolei później do ćwiczeń tych bardziej zaawansowanych, to można po prostu zwykłe krosienko, tu od tej strony, w sklepie dla plastyków kupić, albo w ogóle sobie u stolarza, czy kupić takie drewniane rameczki, zbić i naciągnąć takerem albo pineskami i mieć pole haftu napięte. I tymi, o, jak tutaj widzicie na fragmencie dolnym, tymi ściskami
albo takimi imadełkami, które też służą do tych robót takich majsterkowo-stolarskich, przytwierdzić, bo zobaczcie, tutaj to wręcz jest tak, że najlepiej jakby tu były kobyłki, żeby sobie postawić i żeby to było stabilne. Ale takie ściśnięcie, po tej stronie mam ścisk i po tej, jest ok. Nie mogę się całym ciałem oprzeć, ale jest wygodnie, bo ładnie pozycję mam wyprostowaną, nie garbię się i ładnie sobie jedną rękę pod spód, drugą na wierzch i pracuję. O, i to jest taka pozycja prawidłowa. Więc, a to krosienko takie malarskie i jak najbardziej zastępuje też ta rameczka różni się od tych krosienek, że po prostu mamy dziurki w środku. Na początek tamborki wystarczą. Do haftów wysokich, z wysokim podkładem, tak jak tutaj, to już ta stabilizacja powinna być taka solidniejsza. A jeszcze dostajecie aksamit, żeby zrobić sobie takie urządzonko do cięcia bajorku, bo bajorek elegancko się tnie. O, teraz Wam zademonstruję. Trzeba odmierzyć sobie, ile chcemy bajorku. Widzicie? Odmierzyć sobie, tak powiedzmy, tak i tak przycisnąć palcem i dopiero, bo jak się nie przyciśnie palcem, to może podskoczyć, teraz podskoczyło tak niedużo, ale może podskoczyć bardzo wysoko. O, trzeba bardzo ostrożnie się zajmować tym bajorkiem. Ten jest bardzo cieniuteńki, bardzo wrażliwy. O. Ładnie wchodzi w te, jak się nazywają, ten puszek aksamitny i grzecznie leży i ładnie się sięga. O, tak i tak nabieramy, ściągamy. O, i tu akurat zobaczcie, że ta igła, ona jest chyba dziewiątka, jest za... Musisz rękę przyłożyć, mama. Dobrze. Ona jest za gruba do tego bajorku. To musi być dziesiątka albo jedenastka. W magicznym pudełku będą igły od dziewiątki do dwunastki. Dwunastki są maciupeńkie do bardzo cienkich bajorków. Będziecie mieć. Musicie jej pilnować. Tej po kilka dostaniecie. To będą nici z tej firmy. Tu akurat jest jedenastka. Jedenastka już jest maleńka. O, ta chyba jest nawet dwunastka. W porównaniu z innymi takimi zwykłymi, no to jest maleństwo. Ale idealne do pracy z bajorkiem. Oczywiście grubość igły dostosowujemy do grubości bajorku. Jeżeli mamy grubszy bajorek o milimetrowej średnicy, niekoniecznie męczymy się z maleńką igłą. Dostosowujemy. O, mam maleńką igłę, proszę bardzo. I wkładam bajorek. I ten bajorek przejdzie. O, już mamy na nitce. Więc no to wszystko w lekcjach będę mówić. Także po prostu będziemy oswajać te wszystkie bajorki, druciki i rzeczywiście będziemy dochodzić do
wysokich po kolei. Więc najpierw będą bez podkładu, później będzie na średnim podkładzie, czyli to za chwilę powiemy. Powiemy za chwilę właśnie cały program. Ja słyszałam o ostrzeniu nożyczek. No oczywiście, że można ostrzyć nożyczki. To znaczy jest tak. Czy nie zniszczymy tych ładnych nożyczek na bajorku, Marta pyta. Z czasem one się mogą troszeczkę tam stępić, ale możemy je naostrzyć. Możemy je naostrzyć, tak. A z czego jest zrobiony ten wysoki podkład, jeśli można spytać? Proszę bardzo, podkład jest zrobiony tutaj z perłóweczki, z Ariadny. Kiedyś była używana taka zerówka, nazywało się to, o innym skręcie i grubsza. Teraz jest ta, dobrze spełnia rolę. Tutaj ten wysoki podkład. Tu jest dosłownie 40, zdaje się, nici tego kordonka. Ja to nazywam perłóweczka. Tak. Pieszczotliwie. No i właśnie, i tutaj to są już te wysokie podkłady i średnie podkłady to są na filcu na filcu i na takim prostym, na takim podkładzie prostym, a ten już jest na wysokim podkładzie. O, i na przykład ta literka to też jest na wysokim podkładzie, bo tutaj jest wykorzystane. To jest tak zwana cegiełka klasyczna, wykorzystywany ściek kładziony do wykonywania literek na sztandarach. O, i to z tyłu tak wygląda. Tu jest właśnie to jest akurat taka zerówka, czyli grubsza troszeczkę. No. Czyli jedziemy z tym, podsumujmy. I te wysokie podkłady będą na sam koniec, więc jak najbardziej będą te umiejętności tak i ta pewność ręki będzie wzrastać aż do tego. No to podsumowaliśmy mniej więcej, tak. Co jest w zestawie akcesoriów. Pokazaliśmy, tak? Tak. Pokazaliśmy. Tak. Dobrze, to dalej. Tempo przechodzenia lekcji dostosowujemy do swoich możliwości. Tak, tempo przechodzenia lekcji dostosowujemy do swoich możliwości czasowych, natomiast no, zachęcam do praktykowania częstego i systematycznego. Raz w miesiącu będzie spotkanie online dla uczniów i uczennic. I nagrania później do odsłuchania. Myślę, że to też będzie bardzo taka forma wymiany różnych swoich działań i sukcesów, i porażek, i czasem jakichś wątpliwości. Na tych spotkaniach będziemy to wszystko omawiać. Ania, już płaciłam, żeby zapewnić sobie miejsce w szkole, dopóki są miejsca. Właśnie, bo też jest, o tym nie mówię głośno, ale to rzeczywiście jest ograniczona ilość miejsc, ponieważ ja podchodzę do tej nauki na poważnie i z miłością, więc chcę jak najbardziej wszystkich dopilnować i żeby dać gwarancję skuteczności przede wszystkim tej nauki. Jestem krawcową i muszę co jakiś czas ostrzyć nożyczki, aby dobrze cięły i nie ma z tym żadnych problemów, tylko nie wolno używać nożyczek do materiału, do cięcia papieru, są tylko do materiału. Jak najbardziej jest to prawda, że trzeba być takim ortodoksyjnym, jeśli chodzi o nożyczki, żeby naprawdę nie były to uniwersalne do wszystkiego, tylko do nici.
do tkanin. Czy można zakupić ten stylowy komplet? No więc właśnie to jest ten stylowy komplet wchodzi w skład magicznego pudełka, czyli tych rzeczy, o których mówiłam, czyli bajorków, drucików. To są ilości, taki zestaw na początek do tego, żeby po prostu już pierwsze efekty ćwiczeń już mieć ten efekt taki satysfakcjonujący w postaci konkretnego wzoru. Dlatego tutaj wykonałam taki wzór, nawiązując i tak. Taki to jest przykład, co można wykonać, jak może to wyglądać, posługując się właśnie tymi materiałami, które będą w magicznym pudełku. Czy będzie też haftowanie literek takich jak ta? Tak, to jest w module ściegi kładzione na wysokim podkładzie. Jak najbardziej, to jest, można powiedzieć, flagowy taki, flagowa taka umiejętność u mnie praktykowana przez lata, czyli właśnie tworzenie na sztandarach takich literek. Więc z miłą chęcią jak najbardziej będę pokazywać, z tym, że tutaj to tak jak w dystynkcjach, że moje uwagi będą takie, że trzeba się będzie do nich stosować bardzo, bardzo, żeby taki efekt, jak tutaj widzicie, żeby był osiągnięty. To wymaga takiego, można powiedzieć, pokornego słuchania nauczyciela, że jeżeli zastosujesz się do tych uwag, do wszystkiego po kolei, jak będę tłumaczyć, jak tu rękę, tu palec, tu położyć, tu podciągnąć. W ściegach kładzionych na wysokim podkładzie, tutaj właśnie to, co mówiłam wcześniej, że będzie potrzebna lekcja taka pokazowa, i żeby wyćwiczyć po prostu taką specyfikę używania rąk i palców, żeby te ściegi na wysokim podkładzie były rzeczywiście takie, wiecie, jak widzicie w muzeach, żeby ta jakość była też taka powtarzalna. Tutaj pytanie się pojawiło, a nawet dwa, o mniej więcej to samo. Czy Tak. czas na ukończenie kursu będzie wskazany tak jak w podstawach rok? Bo tutaj są obawy, czy zdałem za Myślę, że ocenę. tutaj damy więcej czasu, dlatego że tutaj dostęp jest bezterminowy. Natomiast ja dużą wagę przywiązuję do skuteczności, estetyki tego, czego będę uczyć. Więc może być tak, że osoba, która sobie opanuje w sposób taki fajny i wystarczający ściegi bez podkładu i ściegi na średnim podkładzie, będzie potrzebowała troszkę czasu na to, żeby, można powiedzieć, wziąć się o wysokim podkładzie, bo to są takie hafty, można powiedzieć, że my, powiedzmy, zatrzymujemy i ocalamy od zapomnienia, bo to są takie hafty reliefowe, które kiedyś były używane, a teraz, owszem, widzimy je, jak ktoś tam wykonał pracę, ale czy samemu mamy ochotę, to tak nie bardzo, więc można powiedzieć, że dam czas na dojrzewanie do tego, żeby opanować też te ściegi kładzione na wysokim podkładzie. Jak najbardziej myślę, że tutaj to, nie wiem, 1,5 roku czy 2 lata. Zobaczymy, to jeszcze Zobaczymy. To dostosujemy. jest premierowy pierwszy taki program, więc ja będę bardzo mocno obserwować. Oczywiście ja wiem, że
uczennice już i uczniowie ze szkoły haftu, którzy przystąpią do tego programu następnego, to rzeczywiście są to osoby przezdolne i że szybko to wszystko złapią. Ale myślę, że tym trzeba się delektować i tak rzeczywiście nie mieć tej presji czasu. Więc myślę, że 1,5 roku do 2 lat. Tak, żeby sobie nie stresować się. Kasia Masek pyta, czy można kupić teraz, a zacząć na przykład za rok. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, Kasiu. Tak, i zachęcam, bo teraz jest przedsprzedaż, jest premierowy, a ja przy właśnie wejściu kolejnego programu, premierze, to jak najbardziej i no. Wszystko, co dotyczy tego programu, jest takie na warunkach preferencyjnych, które już się, można powiedzieć, że się nie powtórzą. Także to jest takie wejście na tu i teraz, takie skorzystanie. Zachęcam. To przejdźmy po modułach. Tak, tak po kolei. Właśnie, już taki konkret, już taka rzecz. Na początek omówimy właśnie podstawowe zagadnienia. Dowiesz się, w jaki sposób przechodzić lekcje, aby dały Ci jak najwięcej wartości. To jest bardzo ważne. Zawsze zachęcam do takiego wnikliwego przejścia przez ten moduł. Materiały omówimy. Jak widzicie już tutaj na tym spotkaniu, okazuje się, że bardzo dużo jest do powiedzenia na temat materiałów. Więc to będzie wyczerpujący. Oczywiście później będą te wszystkie informacje takie szczegółowe w następnych. Narzędzia. Też będę rozwijać i jak posługiwać się odpowiednimi narzędziami, ponieważ musi to być skumulowane w jednym miejscu, żeby jak ktoś zapomni, to żeby nie szukał przy okazji jakiejś lekcji, gdzie ja będę, powiedzmy, tłumaczyć czy pokazywać już odnośnie konkretnego przypadku, ale takie miejsce, gdzie będzie to taki rodzaj przypominania, co do czego służy i dlaczego. Hafty na dwie ręce, o tym powiedziałam, to na początek będzie ten taki uniwersalne zalecenia, jeśli chodzi o posługiwanie się dwoma rękami, natomiast tutaj będzie to już ta specyfika, ten taniec rąk i palców, bo naprawdę zobaczycie, że to jest niezbędne, żeby mieć taką przyjemność z budowania tych ścieków. Nici bez podkładu, ten moduł będzie dotyczył podstawowych ścieków z użyciem złotych nici bez zastosowania podkładu. Tak, i tu już będzie wystartowanie ze złotymi nićmi, będą to bardzo przyjemne lekcje. Następne będzie szych i sznurek. Będę uczyć wykonywania takich ozdobników, które bardzo są przydatne i wręcz konieczne w projektach przy haftach złotych, czyli wykonywanie samodzielnie, własnoręcznie sznurków z nici złotych. Takie łączenie kilku cienkich nici, no to właśnie jest, że powstaje ten szych. I także z bajorku będę, też są takie sposoby, żeby z długiego odcinka bajorku zrobić bardzo ładny taki sznureczek dekoracyjny. Bajorek bez podkładu. To będzie właśnie ten dalszy ciąg tego, można powiedzieć, sekcji light. I tutaj już będzie można właśnie tak nauczyć się tych pierwszych sposobów, jak postępujemy, jak postępować z bajorkiem, żeby nas się słuchał, i używać już w połączeniu z tymi ściegami bez podkładu nićmi. Cekiny, koraliki.
Bardzo ciekawy moduł, bardzo fajny, ponieważ naprawdę przy dekoracyjnym hafcie złotym to połączenie cekinów złotych i koralików albo kolorowych cekinów jest bardzo ciekawe. W magicznym pudełku dołączę taki zestaw próbek materiałów, które można powiedzieć, są z takiej wyższej półki, produkowane przez francuską firmę o wieloletniej takiej wiekowej tradycji, gdzie mogłam, to było jedyne miejsce, gdzie na przykład mogłam zamawiać prawdziwe złote nici, czyli z prawdziwego złota. I będziecie mieć w magicznym pudełku takie próbki właśnie cekinów złotych, złotych nici, bajorków produkowanych przez tą firmę. Na wypadek, gdyby ktoś z Was chciał wykonywać jakiś projekt po prostu z użyciem tych takich właśnie najbardziej szlachetnych materiałów, to oczywiście ta firma wykonuje imitacje, ale i z użyciem złota i srebra prawdziwego. Więc po to, żeby wasza wiedza na temat jakości materiałów, żebyście mieli punkt odniesienia, w magicznym pudełku będą takie próbki. Więc tutaj patrząc na cekiny, to właśnie od razu mi tam, że te cekiny razem z złote, łączone złotym bajorkiem wyglądają fantastycznie. Zresztą na Pinterestie możecie mnóstwo takich prac zobaczyć, gdzie złote cekiny są przytwierdzone złotym bajorkiem. To pięknie wygląda. No i dalej co mamy? Aplikacje bez podkładu. Tak, Na chwilę znikniesz, mama, tak. żeby wszyscy mogli przeczytać. Aha, mogę zniknąć. W tym module pokażę Ci, jak wykonać aplikacje z tkanin i połączyć je ze ścieżkami haftu złotego dla uzyskania interesującego efektu wizualnego. Tak, to są tak jak aplikacje przy innych rodzajach haftów, tak przy hafcie złotym też, jeżeli chcemy jakąś ładną figurę, czy kwiat, czy jakieś tam zwierzę, smoka, skrzydła, to też można zastosować inne materiały. No i na czele z tą skórką, ale o skórce też będzie dalej. Także tutaj, ponieważ zarówno jakieś małe formy można wykonywać, jak i rozbudowane, czyli nawet połączyć swoje umiejętności z haftu barwnego czy z podstaw haftu, z haftów płaskich, można dodawać te elementy haftu złotego i wtedy uzyskujemy całkiem nową jakość. Ściegi kładzione na niskim podkładzie, czyli właśnie w magicznym pudełku będzie filc, który można będzie trzeba wykorzystać do wykonania podkładu. I podkład z nici też będzie i z tekturki. To są trzy rodzaje podkładów, takie średnie. I tutaj wejdzie tekturka. I tu właśnie już będziemy, zatrzymamy się, przestaniemy używać złotych nici do ćwiczeń, tylko będziemy używać normalnych nici, czyli takich miękkich, żeby wprawić się w tym sposobie budowania tych ściegów, bo taka jest zasada, że najpierw uczeń dostaje nici zwykłe, miękkie i wyrabia sobie odruchy postępowania w trakcie tworzenia tych ściegów i jak już się dostatecznie nauczy, dostatecznie czuje się pewnie, wtedy dostaje do ręki nici złote, ponieważ one troszeczkę inaczej wymagają właśnie tej wprawy, że jak się ma nici złote i brak wprawy, wtedy jest taka trochę rozpacz. Więc tutaj zabezpieczam Was
przed takimi stresami i będą najpierw ćwiczenia na niciach miękkich, a później na złotych. Łączenie technik haftu, pod koniec kursu pokażę. A umknął ten wysoki podkład chyba? Nie, no 12 jest. A, na wysokim podkładzie. Dlaczego? Bo mi kamerka, przepraszam, kamerka mi zasłoniła. Na wysokim podkładzie, tak, nieodzowny element nauki haftu złotego. Wykorzystamy zarówno podkład z nici bawełnianych, jak i z grubego filcu. Czyli na średnim podkładzie to będą właśnie takie niskie i tekturka i takie proste niciane, a tutaj będą już piętra, że tak powiem, budowane. I na koniec łączenie technik haftu. Pod koniec kursu pokażę Ci kilka rozwiązań wzbogacania haftu wykonanych innymi technikami, to co już zaczęłam mówić, i żeby właśnie wydobyć taką kreatywność i wykonasz ostatnią pracę, czyli tutaj znowu, jak mamy w zwyczaju w naszej szkole, stawiamy na kreatywność, stawiamy na to, że te prace będą bardzo różnorodne i z wykorzystaniem wszystkich ulubionych, opanowanych technik haftu, łącznie ze złotym, nowo nabytymi umiejętnościami. Nie mogę znaleźć miejsca do potwierdzenia regulaminu. Ania. Odpisuję, tam na pewno jest okienko na dole do zaznaczenia. No jest na pewno. Mateusz. W razie, że były problemy, to pod mailem tuż po live będę ja. Tak, pomogę. Mateusz będzie maile odbierał, więc proszę cię, Aniu, jakby ci się nie udało, to wyślij maila do nas. A mnie dopadła rzeczywistość finansowa i na razie nie podołam, ale Wam zazdroszczę. Magdaleno, ale to co się odwlecze, to nie uciecze. Aha, tutaj mi się skojarzyło właśnie z tym, że na razie nie jestem, bo taka mi złota myśl przyszła do głowy. Ile łącznie miejsc na ten kurs? Ok, jeszcze spróbuję poszukać tego okienka. Tak, na razie mamy otwarte szeroko drzwi, tak powiem, Beatko. Bo widzę, że rozchodzi się jak świeże bułeczki. Myślę, że dla Ciebie zarezerwuję miejsce. Zestawów mamy ograniczoną ilość. Tak, zestawów mamy ograniczoną ilość tych pięknych zestawów, ale to fakt, że jest. Nie, jeszcze się wyrabiamy. Co jeszcze? Możemy tak po zdjęciach przelecieć jeszcze z tych niektórych zagadnień, choć to było już powiedziane. I to jest też na stronie. Tak. Co jeszcze mogłabym dodać, pokazać? A mogę teraz wziąć, że tak powiem, na warsztat te dystynkcje, bo są osoby, które są dystynkcjami zainteresowane. Więc tu myślę, że powiem, że czas, prawda? Tak, tak. Więc moim zdaniem i myślę, że się nie mylę, że taką podstawową bronią, która pomoże nam w zwycięstwie, w skuteczności działań na tym polu właśnie, to będzie taki wzornik fizyczny, dostarczony każdemu z Was, każdej z Was, każdej osobie.
Jak widzicie, tu nawet jest nitka zostawiona specjalnie. Są to kształty podstawowe sierżanta Beleczka, gwiazdeczka i Beleczka. Ta akurat w zestawie będzie bez, bo tu taka była mała próba do filmowania. I to jest taka imitacja, nie, znaczy taki jakby coś, co kształtem przypomina pagon. I macie wzór, jak ma wyglądać. Macie zaczęte, po to, żeby iść śladem. Podglądać można z tyłu, jak to wygląda. A następnie walczyć o swoje za pomocą dostarczonego zestawu bajorków. O! Będą dołączone. Identyczny bajorek, identyczny. Gwarancją sukcesu w nauce to jest tak, najpierw właśnie powtórzyć, a potem jakby wyczuwając jeden bajorek, zaznajomić się już z różnicami. Co musimy? To wszystko w lekcjach będę tłumaczyć. I właśnie tutaj mamy po prostu taką wąską ścieżkę do przejścia, gdzie moje tłumaczenie będzie skierowane dokładnie na skuteczność, żeby ten efekt wasz, żeby ta gwiazdeczka chociaż troszkę na pierwszy raz przypominała tą. Ja nie twierdzę, że ona od razu wam się uda, chociaż zdolna bestia i jeszcze taka, która już sama miała takie próby samouczenia, to dostając ten zestaw, może po prostu pięknie śmignąć taką gwiazdeczkę przy jakiejś próbie kolejnej. Ale to moim zdaniem jest to z mojej strony zabezpieczenie i wzięcie, można powiedzieć, odpowiedzialności za skuteczność, że jeżeli zobaczę na zdjęciu efekt pracy, tego się nie oszuka, po prostu. Trzeba powtórzyć, dojść do tego etapu i mamy sukces. Także będzie tutaj w zestawie będzie właśnie taki próbniczek. Te tekturki w większej ilości będą dostarczone i bajorek będzie identyczny do tych prób i jeszcze o innych właściwościach dla wypróbowania, że po prostu znając już technikę, znając sposoby, trzeba wiedzieć, że różnorodność na rynku dostępnych bajorków jest dosyć duża i żeby sobie móc poradzić z każdym materiałem, nie tylko, że ja z tego to potrafię, a z tego to już nie, tylko taką trzeba sobie wyrobić otwartość na różnorodność materiałów w tej dziedzinie. I to wydaje mi się, że tyle. Ja w lekcjach będę naprawdę bardzo precyzyjnie tłumaczyć, pokazywać, jak dojść do tego, żeby powtórzyć ten efekt. I myślę, że to wystarczy objaśniania. Czy jakieś pytania odnośnie tych dystynkcji, czy wszystko jasne? Jeśli ktoś, kto był zainteresowany dystynkcjami i jeszcze z nami jest, to bardzo proszę o o takie właśnie piszę z Marzeną Marzec o pakietach aha. Fundamentów i dystynkcji, bo takich nie stworzyliśmy. Nie stworzyliśmy, ale na ale potrzeby. Jutro pomyślimy i coś wymyślimy.
Tak, bo faktycznie, a ja tak mówiłam, że może być tak, że ktoś, kto będzie chciał ten dekoracyjny, to chętnie by sobie tak może skorzystał też tego wzornika. Więc pomyślimy, jak to rozwiązać. Tak, zagadnienie, co tam mamy? Artystyczne zastosowania bajorku. Mamy. A to tak, ten. I co? Posługujesz się sprawnie po sobie. Ścigam się tak, żeby nie było, że znowu. Czy tylko pokazane wzory przez panią będą w kursie nauki? Czy tylko pokazane wzory? Chodzi o te do dystynkcji, tak? To jest taka baza, to jest taka klasyka, że jeżeli się opanuje te kształty, to sobie poradzisz ze wszystkim, z każdym innym kształtem. Bo tutaj zaraz sięgnę. O, proszę bardzo, że. Jeden. A to no może być. O, tutaj na przykład to są prawdziwe beleczki plutonowego, prawda? Na tym. Czyli, że jeżeli się opanuje taką belkę na próbniku, to też dasz sobie radę z takim zestawem. Tutaj są historyczne te dystynkcje. Też sobie dasz radę. Tu myślę, że dodatkowo, ponieważ będziemy się skupiać na tych podstawowych kształtach, ale będzie lekcja też z takimi elementami, czyli żeby no, nie ugiąć się przed takim wyzwaniem, jakim jest generalski wężyk. Więc tutaj to użycie drucika i tych będzie lekcja. A te kształty są naprawdę, to jest tak jak bryły w haftach barwnych, że to jest taka baza wiedzy, którą jak się opanuje, jest się takim już, można powiedzieć, zorientowanym i daje sobie człowiek rady ze wszystkim innym. Oto co otrzymasz. Tak, czy w tym przypadku oficerski, tak, Tutaj dziękuję. mamy jeszcze. O, bateria nam pada, to ja zaraz zmienię w aparacie. Kasia A która Masek. to jest godzina? Aha, 230. Kasia Masek prosi o liścik do zestawu akcesoriów. Brawo, wygrałaś akcesoria do haftu. Dla uspokojenia męża. Super pomysł. Czy to ja wczoraj mówiłam, że mnie haft złoty nie pociąga, bo jakoś dzisiaj inaczej czuję. Luiza, super. No, nie no, te druciki, te bajoreczki, te słodziutkie woreczki, to jest takie niuniaste. I zobaczcie, ja użyłam z tego, tu jest 4 chyba gramy, użyłam tutaj na tym wzoreczku i nic nie ubyło, no troszeczkę tam ubyło, ale naprawdę wystarcza na dużo. I jeszcze jak sobie zrobimy coś takiego, że zrobimy sobie haft barwny jakiś tam i zrobimy ten efekt taki podkręcenia, no to naprawdę można rzeczywiście. Właśnie, ja tutaj dzisiaj do Mateusza mówiłam, że ja porównuję umiejętność posługiwania się ściegami kładzionymi do umiejętności pływania i kierowania pojazdami mechanicznymi, motocyklem, samochodem. Bo pytając na przykład człowieka, który nie potrafi pływać, mówi, że no ale on sobie żyje bez pływania. Nie potrzebuje pływać. Okej. Ktoś, kto nie kieruje samochodem czy motocyklem, też tak go zapytać, no to też no, można żyć bez tego, prawda? Doskonale sobie radzić.
Ale jakby tak odwrócić sytuację, że zapytać osoby, która potrafi pływać, pływa, i tej osoby, która potrafi jeździć samochodem i jeździ, i używa tej umiejętności, nagle poprosić ją: wiesz co, zachowuj się, nie używaj tej umiejętności, nie pływaj, nie jeździ, no bo bez tego można żyć. I to będzie tak, no ale jak to? Przecież to jest piękna rzecz, tak, i bardzo przydatna, że się poruszam, że sobie pływam, że... I to jest właśnie to, że można żyć bez tych ciegów kładzionych, ale jak się je potrafi, to później człowiek sobie, to tak jak właśnie kierowcy, że najpierw mnóstwo może być argumentów, że można się obejść bez tej umiejętności, ale jak już się ją posiądzie, to człowiek sobie nie wyobraża, jakby to było bez niej. Więc tak to jest z tymi ściegami kładzionymi, że one kuszą i tak właśnie. No, jesteśmy w takim gronie, gdzie ta potrzeba jest taka czynna, nabycia tej umiejętności. Czyli nie ma wśród nas osób takich, które mówią: a po co mi to? Tylko tak, że to może jakby te nasze umiejętności w haftowaniu, w tych naszych kreatywnych zajęciach podnieść na taki nieznany wręcz dotychczas poziom. Mamy już baterię w aparacie nową, więc możemy coś pokazać. Tutaj mamy jeszcze parę slajdów o grupie, ale myślę, że grupa i live to dla osób, które O to, co otrzymasz. Lekcje wideo dostępne bez terminu. To już było chyba. Magiczne pudełko. A nie, magiczne pudełko, zestaw akcesoriów, analiza Twoich prac domowych, grupa wspólnej nauki i spotkania live wideo raz w miesiącu. Tak, to jest. Spotkania live. Każdy wie, jak wyglądają. Tak, widzimy się, jest wesoło, jest pięknie. Oj, kuszą, cieśń niewyleczona, cieśń, ale kurs nabyty. Ja muszę się zająć tymi waszymi cieśniami, bo ja nie znam tej dolegliwości. Zastanówcie się, co robicie nie tak, i musimy to razem przeanalizować, ponieważ ja nie znam takiej dolegliwości. Więc praca na dwie ręce i fachowe wskazówki pozwolą wam, myślę, się pozbyć tej dolegliwości. 30 dni gwarancji od uruchomienia pierwszych lekcji. Jeżeli z dowolnego powodu zrezygnujesz, tak jak zawsze jest taka gwarancja satysfakcji. Co tam mamy jeszcze dalej? No i oczywiście bezterminowy dostęp, czyli można zacząć w dogodnym terminie dla siebie naprawdę, i można, ten czas jest dosyć długi, chociaż wiemy z praktyki, że on się tak bardzo szybko kurczy. Natomiast jeśli by ktoś zaczął przechodzić lekcje, bo od tego jakby ten licznik bije, ale jeśli od tej pierwszej lekcji praktycznej coś się tam wydarzy, że zadzieje, że trzeba przerwać, to tak jak zawsze maila proszę do mnie wysłać i wtedy ten licznik się jakby zatrzymuje. I to jest możliwość wykupienia na takie dwie części. Myślę, że to jest bardzo, bardzo korzystne. Już te dziękujemy za te nasze pierwsze jeszcze przed spotkaniem zapisy. O, już tutaj zapisów było dużo przez ten czas.
A tak, możliwe, że te cieśnie są związane z Tak, pracą na komputerze. Beatka pisze, że właśnie praca na komputerze. Tak, może to być. Marzena marzy cieśń i zespół czasem nie jest związany z pracą, a z budową anatomiczną i nie zawsze będzie można znaleźć to, co robimy. Czasem trzymanie myszki od komputera będzie katalizatorem bólu. Właśnie. Pracy przy komputerze. O Iwonko, no to mi troszeczkę tak ulżyło, że nie od haftowania. No ale kurczę, trzeba coś z tym jakoś zrobić. Może tą pionową myszkę jakoś. Czyli takie to jest dosyć popularne przy tej pracy. Dobrze, i teraz mamy fundamenty haftu złotego i kurs haftu dystynkcji. No i mamy do opracowania taki pakiet dla osób, które by tak chciały zajrzeć jeszcze do tego rejonu haftu dystynkcji. To To jutro. postaramy się jak najszybciej opracować taki zestaw. Dobrze. I co tam mamy jeszcze? No, mamy twój cytat i cytat Karola A, Hafeta. tak. Mamy do tego cytatu, który był powtarzany, który mi się podoba. Inwestowanie w siebie to najlepsza rzecz, którą możesz zrobić. Rób to wszystko to, co poprawia twoje talenty. To jest coś, czego nikt nie może tobie odebrać. Warren Buffett to powiedział. A ja dołączam dzisiaj moją myśl. W człowieku jest taki czas, kiedy w życiu człowieka jest taki czas, kiedy z łatwością wypowiada się słowa nie chce mi się. To jest dzieciństwo i wiek dojrzały. Więc korzystajcie z tego, że mi się jeszcze chce uczyć. Jestem gotowa przekazać cenną wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata. To jest takie troszeczkę żartem, troszeczkę serio, bo naprawdę z dzieciństwa. Pamiętamy wszyscy, jak łatwo dzieciom przychodzi mówienie nie chce mi się. I naprawdę doszłam do takiego właśnie dojrzałego wieku, gdzie jakoś tak dosyć mi się łatwo zaczyna mówić, że czegoś mi się nie chce. Ale to jest taki trochę żarcik, więc ponieważ ten wiek tak ze mną zostaje, więc na wszelki wypadek trzeba korzystać z tego momentu, że jestem, że z oddaniem, z sercem chcę Wam przekazać całą moją wiedzę, którą mam na temat właśnie tego haftu złotego, ściegów kładzionych. Także zachęcam do zapisywania się. No to dziewczyny, myszka. A no właśnie, jest ta rzeczywistość taka. Ale myślę, że takie pozytywne nastawienie i takie właśnie, słuchajcie, skoro mam, teraz mi przyszła myśl niesamowita, żeby robić to, co ja mówię, krótkie przerwy, czyli nie zasiadać do komputera za długo, tylko zmieniać na haftowanie. I znowu, czyli robić takie sekwencje od jednej pracy do drugiej, znaczy w sensie zajęcia, ale które odciążają stawy od jednostajności, a pobudzają i odprężają przy innych ruchach. Więc tutaj ja zachęcam Was do stosowania tego, co ja zawsze robię, czyli do stosowania częstych przerw. Cokolwiek się nie robi, takie półgodzinne sekwencje czy godzinne i przerwa. I to może być nie przerwa taka, że nic nie robimy, tylko inny rodzaj zajęcia. Inne zajęcie, które absorbuje nasze inne komórki w głowie, inne mięśnie w rękach. Do tego bardzo zachęcam, bo ja to stosuję z powodzeniem od wielu lat.
Cieszę się, Krzysiu. Dziękuję, Tereniu. Ja się cieszę, że mogę. Jesteście przecudownymi osobami z ogromną wrażliwością, ogromnymi ambicjami i talentami. I tak naprawdę bardzo się cieszę. Jestem szczęściarą, że mogę to robić, co naprawdę mi sprawia przyjemność. Sekwencjonowanie nie wychodzi w moim przypadku, bo ja siadam na 15 minut do haftu, to nie wiem kiedy i północy. Ach, no tak, człowiek się zatraca. Jest coś na rzeczy też w tym. Wywaliliby mnie z pracy. A wręcz ja, a jakieś amerykańskie opracowania i doświadczenia czytałam, że po prostu przejście na taki tryb pracy powoduje, że pracownik jest o wiele bardziej wydajny. I ja, jak jestem dla siebie dyrektorem i pracownikiem, to zauważyłam bardzo szybko, że ja stosując, jakby zalecając sobie te krótkie sekwencje i częste przerwy, zauważyłam, że jako pracownik jestem o wiele bardziej wydajna. Wstając od ramy częściej, przechodząc się, robiąc coś innego, zajmując się, nawet zasiadając do komputera, żeby coś zaprojektować, naprawdę wydajność jest o wiele większa. Ale no to trzeba odszukać te badania naukowe i żeby tak szefowi, Przekonać szefa. żeby szefa przekonać, bo naprawdę wydajność bardzo wzrasta, bardzo. Można tak ciurkiem to 8 godzin to jest po prostu tak, a przy częstych przerwach to ja potrafiłam i 15-16 godzin tak być w takiej fajnym flow do pracy. My to wiemy, ale nie kierownicy. No właśnie, właśnie, właśnie. Tu jest taka orka na ugorze trochę, żeby przekonać i przerwać te stereotypy myślowe. Dobrze. Którą to mamy godzinę? No, jakieś pytania, jak macie, to jeszcze proszę i będziemy, myślę. Jakby ktoś nie widział, to ja wkleję link, bo się tak nawet zapatrzyłem No, na. zapatrzyłeś się i ten, a link, a drzwi przypominam też, że możecie swoim znajomym dać znać, że zrobiliśmy otwarcie sezonu jesiennego, pięknej polskiej złotej jesieni, otwarcie sezonu na prace kreatywne z haftem ręcznym. Mamy bardzo bogatą ofertę już na stronie. Zachęcam do zajrzenia przez te otwarte szeroko drzwi, zobaczenia, co tam mamy. I promocja na smutkę. I promocja na snutkę, tak? O, promocja na snutkę jest. Wróciła promocja na snutkę, bo była i teraz jest znowu z okazji właśnie naszej polskiej jesieni pięknej, ale naprawdę te dni, kiedy jest słoneczko, to jest tak pięknie. To jest tak pięknie, że to trudno opisać. Ta feria barw, te drzewa, które znamy z tych zieloności, i one nagle nam się zamieniają w ferię kolorów. Cieszę się, Magdalena, że się cieszysz. Fajnie. No, jest, będziemy szaleć, będziemy szaleć. Jest, tak wymyśliłam ten program, żeby te schodeczki takie były małe, nie męczące i żeby ten stopień satysfakcji był tak coraz wyższy, coraz wyższy, coraz wyższy. No. Czy można kupić ten piękny niezbędnik? No, tylko z kursem. Tylko z kursem. To znaczy chyba nie przewidzieliśmy, jak myśmy troszeczkę tak z tymi musimy jeszcze dopracować troszkę ten zestaw do dystynkcyjnego. Prawda? Jakoś tak. To znaczy tam
Tam w standardzie nie przewidywaliśmy tych narzędzi, tego Ale możemy mnożnika, uwzględnić ale możemy chyba. uwzględnić. To Możemy w razie, uwzględnić. gdyby ktoś chciał No, nie kawałek, to można tak. kupić tego osobno, Tak. tylko to jest w zestawie z tymi fundamentami haftu złotego. Ale no, jeśli ktoś będzie chciał przy tym, właśnie przy tych dystynkcjach, no to musimy to wszystko jeszcze rozważyć. Cudowny niezbędnik. No ale mamy dla uczennic, no właśnie to jest tak, że to jest ograniczona ilość i tak nie możemy, nie możemy. Dobrze. Myślę, że bardzo kreatywnie i wartościowe treści Wam przekazałam, jeśli chodzi o takie wstępne informacje na temat tego, co będzie w kursie. Aha, tutaj jeszcze mieliśmy pytanie, czy w niezbędniku są różne rozmiary naparstków? Jeden jest Nie, chyba, nie? jeden jest, Mamy tak. który właśnie, no ja mam taką średnią rączkę i tak on w zależności od tego, czy, bo ja zachęcam do wyposażania się w różne naparstki, dlatego że czasem jest tak, że jak jest ręka pod koniec dnia, albo jak jest zimno, czy jest ciepło, to tak jak stopy nam się trochę zmniejszają, zwiększają i te naparstki, ten co na przykład wieczorem teraz on jest dobry na mnie, on może rano być luźny, ale jest tak, wygląda dosyć masywnie, ale jest ok, jest w porządku, spełnia funkcję. O, takie pokazuje podstawowe ułożenie ręki z igłą, z tym, jak się ma naparstek na palcu. O, że tu musi być gotowy do popchnięcia. Właśnie Betty Tak? pisała, że szkoda, że tych pięknych nożyczek nie ma w dystynkcjach. Poradzimy coś. Wymyślimy. Tak, bo jakoś tak po prostu nam to umknęło, można powiedzieć. Tak. Tak, jutro w mailu Dopracujemy wszystko ten napiszemy. to. Dopracujemy to i będzie. Dobrze, to dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie z osobami, które się zadeklarowały i zapisały to do zobaczenia. Przede wszystkim jeszcze do środy jest możliwość. Do Jak środy, ktoś. tak, oczywiście, jak najbardziej. Trzeba sobie to ładnie na stronie poczytać, obejrzeć mój filmik, w którym ja tam mówię, zachęcam do tego, żeby właśnie poznać te ściegi kładzione. I jest to przede wszystkim, jest to rzeczywiście inwestycja w swoje umiejętności, żeby one były, przepraszam, żeby one były kompletne. Bo tak jak zaczynamy od prostych chawcików, prostych ściegów, tak tutaj jest taki, można powiedzieć, dobicie do takiego brzegu, że mamy wszystkie umiejętności, cały zasób i możemy sobie czerpać w zależności od kaprysu, od czasu. Także i przede wszystkim to, że to jest dostęp bezterminowy. Zachęcam do korzystania z tych wszystkich składowych korzyści, które występują przy premierowym programie, który ma premierę,
a jak każda premiera jest tylko raz, więc to jest taki czas wyjątkowy. Rzeczywiście to tak zapowiadaliśmy jako wyjątkowe spotkanie, bo naprawdę bardzo ważne dla mnie, bo to jest taki naprawdę etap, gdzie ja takiego ucznia, uczennicę przeprowadzam do takich tajników, rzeczywiście do tajników, które jedynie ta relacja mistrz-uczeń daje gwarancję, że ta wiedza zostanie taka przechwycona w sposób taki prawidłowy i podana dalej, bo ja liczę na to, że ja tutaj wychowuję grono moich następczyń i następców, że kiedyś z przyjemnością, kiedy już naprawdę powiem, że nie chce mi się, będę miała osoby, można powiedzieć, takie wychowane przeze mnie, które z taką dumą dla mnie mogą mnie zastąpić. Ale takie moje jest marzenie i cel. I to jest jakby szybciutko u mnie marzenia się przekształcają w cele, więc jesteście w gronie osób, co do których ja mam pewne plany, że po prostu będziecie mnie kiedyś zastępować i też uczyć. Bardzo dziękuję Pani Krysiu, Pani Mateusz. Prezentacja piękna. Dziękuję Katarzyno. Ja tak się zwracam poufale do Was. Przepraszam osoby, które pierwszy raz mnie widzą, to mogą poczuć się, że ja tak skracam dystans, ale tak zazwyczaj robię. I jeśli, no, jeśli komuś to, Magdalena, teraz tą przemową cię, zagwozdkę ci zrobiłam chyba. No bo tak, szykuj się na następczynię. Mamy czas, mamy trochę czasu. Mnie się jeszcze bardzo chce, więc tutaj ten straszaczek taki, że ja kiedyś powiem, że mi się nie chce, to jeszcze troszeczkę poczeka. Bardzo dziękuję. Pora się na dzisiaj żegnać. Bardzo mi było miło. Jestem przeszczęśliwa, że mogłam się z Wami dzisiaj podzielić tymi wstępnymi informacjami o tym zestawie lekcji i o tych umiejętnościach, które Wam zamierzam przekazać. I do zobaczenia w lekcjach. I Do zobaczenia. Do zobaczenia. mamy tą niezwykłą przyjemność, że już to grono uczniów, adeptów fundamentów Haftu Złotego już mamy i czekamy, aż się nam powiększy. Mamy czas do środy, drzwi są otwarte, bardzo szeroko zapraszamy i dobranoc dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.